kilkanaście minut po godzinie 11 do powiatowego centrum Straży Pożarnej wpłynęło zgłoszenie o pożarze w miejscowości Garwolewo 21. Faktycznie zaczęła palić się kompleks budynków związany taki z produkcją rolną. Akcja była akcją bardzo trudną, wielogodzinną. Pożar został zakwalifikowany jako pożar trudny, ciężki, duży. Dużo materiałów ładwopalnych, plastików, skrzyni opalet. Gospodarstwo, które ucierpiało, straciło tak naprawdę dobytek swojego życia. Ci Państwo przez wiele, wiele lat budowali ten obiekt, w którym prowadzili produkcję rolną, ale również zatrudniali cudzoziemców. 31 osób również straciło niestety dach nad głową. Dzisiaj nie mają gdzie mieszkać. No i dzisiaj musimy się skupić na tym, żeby również nie tylko odbudować obiekt i pomóc gospodarzom, ale również zapewnić dach nad głową dla pracowników, którzy z kolei pozwolą na to, żeby to gospodarstwo nie upadło, żeby po prostu zaczęło powolutku powstawać po tym pożarze z kolan i nie splajtowało, bo takie ryzyko niestety jest dzisiaj jakby przed tym gospodarstwem.